myślę, że kiedyś mnie zapytano, czy chciałbym zrezygnować z prowadzenia akademii i wrócić do gry w piłkę na poziomie nawet ekstraklasy, z czystym sumieniem mówię, że nie. Moje początki piłkarskie to oczywiście miejsce, w którym się urodziłem, gdzie się wychowałem. Moje dzieciństwo całościowo przebiegało pod znakiem właśnie gry w piłkę nożną, gdzie całe dnie spędzałem praktycznie właśnie biegając z kolegami za piłką. Na początku były jakieś tam SKS-y szkolne, wiadome, taka droga stopniowa, czyli szkoła, WF-y, turnieje szkolne, następnie gra w klubie tutaj w Krośnie. No i wiadomo, wraz z rozwojem, gdzieś tam z tym zauważalnym potencjałem czyniłem następne kroki i tym następnym krokiem właśnie był wyjazd do Mielca, do szkoły sportowej. Dość szybko musiałem po prostu wydorośleć, musiałem sobie z tym wszystkim poradzić, no bo gdybym w tamtym momencie odpuścił przez tęsknotę na przykład, myślę, że te kolejne kroki, czyli i Mistrzostwo Polski Juniorów, i potem gra w Lechii Gdańsk, na pewno by się nie zrealizowały. W piłce nożnej, w ogóle w sporcie na takim poziomie zawodowym, ciężko się utrzymać, tak? Tak naprawdę gra pewien odsetek ludzi, którzy pewno w dzieciństwie uprawiali dany sport i żyli jakimś tam wielkim marzeniem tego, że będą wielkimi, sławnymi piłkarzami albo jakimiś innymi sportowcami, więc rzeczywiście na tę chwilę chyba nikt z zawodników z naszej kadry, która w 2007 roku zdobyła Mistrza Polski, nie gra obecnie na poziomie ekstraklasy. Są zawodnicy niektórzy na poziomie pewno pierwszej, drugiej ligi, tak naprawdę i oczywiście w niższych również. Trafiłem do Lechii, pierwsze pół roku byłem zawodnikiem młodej ekstraklasy. W sumie po pierwszych dwóch tygodniach pobytu w Lechii już trener Kafarski gdzieś tam mnie zauważył i był nawet taki wstępny temat mojego wyjazdu na obóz do Turcji z pierwszym zespołem, jednak potem klub zakontraktował zawodnika z Łotwy bodajże i naturalnie to miejsce jakby już było zajęte przez tego zawodnika, który do klubu dołączył. Po pół roku gry w młodej ekstraklasie, gdzie notowałem fajne występy, miałem sporo asyst, byłem zaangażowany w grze, dostałem szansę właśnie i awansowałem do pierwszego zespołu. Treningi, które odbywałem z pierwszym zespołem, były dla mnie czymś naprawdę niesamowitym, wyjątkowym i z każdego treningu na kolejny wzrastałem jako piłkarz. Trener też to widział, obserwował i w pewnym momencie nadeszła ta chwila, gdzie otrzymałem możliwość debiutu w Ekstraklasie i był to zwycięski mecz z Górnikiem Zabrze 5-1 na stadionie w Gdańsku, na Traugutta. Wielkim przeżyciem był debiut w pierwszym składzie, bo te dwa poprzednie mecze to były zawody, w których wchodziłem na zmianę tam już pod koniec meczu. Z Polonią Warszawa wyszedłem w pierwszym składzie, grając bodajże do 75 minuty. Był to też mecz zwycięski. Po meczu bardzo miło było w poniedziałek prasę gdzieś tam otworzyć i przeglądnąć składy, jakieś noty za mecz, jakieś pozytywne opinie, bo wtedy miałem 20-21 lat. Ukrywam, że jako młody człowiek miałem bardzo dobry kontakt z tymi właśnie chłopakami, zawodnikami starszymi. Nie wiem, czy to moja osobowość, być może ten element pobytu w Mielcu, czyli ten mus, żeby się szybciej stać dorosłym,
pomógł mi w tym, że potrafiłem się w jakiś sposób zaadoptować do tego środowiska starszych zawodników. I właśnie na przykładzie Łukasza Surmy był to zawodnik, który bardzo mi pomagał, jeśli chodzi o elementy mentalne, elementy samej gry. Zresztą samo obcowanie z Łukaszem na zajęciach było dla mnie czymś znakomitym, bo to był zawodnik niesamowicie skuteczny, bardzo mądry w swojej grze, więc na pewno nawet patrząc na Łukasza mogłem sporo się nauczyć. Akurat złapałem kontuzję w chwili, kiedy nastąpiła właśnie rotacja na ławce trenerskiej. Tomasz Kafarski, który jako pierwszy mi zaufał, stracił pracę w Gdańsku, odszedł do innego klubu. Naturalnie, jako młody zawodnik, który nie ma pleców, tak powiem. Wsparcie tego poprzedniego trenera. Dokładnie tak, gdzieś tam on mi zaufał, nowy trener ma pewną nową wizję i tak dalej. Tym bardziej nie sprzyjało mi to, że byłem po prostu kontuzjowany i też nikt w klubie z ekstraklasy nie jest cierpliwy na to, aby czekać na zawodnika, który gdzieś tam dopiero się pokazuje, prawda? No też nie ukrywam, że była taka chwila właśnie po tych meczach, kiedy grałem i z Polonią Warszawa w pierwszym składzie i później właśnie z Widzewem Łódź. Nie ukrywam, że liczyłem na troszkę więcej. Nie mam do nikogo żalu oczywiście, ale gdybym otrzymywał więcej tych szans, to z pewnością myślę, że mógłbym na dłużej w tej ekstraklasie się pokazać i gdzieś tam troszkę więcej osiągnąć, ale mówię, kontuzja i ten zbieg wydarzeń w tej chwili spowodowały to, że jednak straciłem miejsce w Lechii Gdańsk i musiałem wrócić na Podkarpacie. Akademia piłkarska dla dzieci, którą prowadzę od 3 lat, prowadzę ją w Krośnie jako punkt główny oraz w Gorlicach, a także w blisko 20 lokalizacjach mniejszych dookoła Krosna. Lokalizacje tworzymy głównie po to, aby umożliwić dzieciom z tych mniejszych miejscowości udział w zajęciach sportowych, tak? No bo nie każdemu rodzicowi pasuje i odpowiada, i też braki czasowe i finansowe pozwalają na to, żeby 2 razy w tygodniu jechać do Krosna 30 km w jedną stronę, czekać na treningu na dziecko godzinkę. Więc widzieliśmy, że jest takie zapotrzebowanie. No i jako dyrektor Akademii takie kroki podjąłem, żeby w tych poszczególnych lokalizacjach, krok po kroku oczywiście, te nasze grupki po prostu pootwierać. W poprzednim roku zorganizowaliśmy taką super inicjatywę piłkarską dla tych dzieciaków, Ligę Lokalizacji, gdzie dzieci z tych właśnie miejscowości miały możliwość rywalizowania w poszczególnych kategoriach z rówieśnikami z innych miejscowości, więc to nakręciło jakby ten temat naszych treningów w tych miejscowościach, bo 2 treningi w tygodniu to i tak fajnie, ale ta opcja gry i rywalizowania w rozgrywkach, gdzie są kibice, jest fajna atmosfera, jest takie święto piłkarskie, dla dziecka jest to coś naprawdę bardzo motywującego. Całościowo, jeśli chodzi o właśnie pobyt w Mielcu, potem grę w Lechii, potem powrót, potem początki jakby akademii i łapanie doświadczenia w związku z prowadzeniem zajęć i jakby z postępowaniem wobec dzieciaków, bo oczywiście oprócz jakby samego treningu i tych elementów szkoleniowych bardzo ważne jest wsparcie dziecka, motywacja, to co mówimy do dziecka, w jaki sposób potrafimy oddziaływać na dziecko. Sam na swoim przykładzie wiem, że trzeba to połączyć, tak? No bo nie zawsze jest tak, że zawodnik zrobi super karierę. Częściej jest tak, że jednak jest rozczarowanie, powiedzmy sobie szczerze, więc myślę, że ci młodzi chłopcy, jeśli będą wiedzieli o tym, że obok gry musi jeszcze iść w parze nauka, to myślę, że nawet gdyby coś się nie powiodło, zawsze będą mogli sobie znaleźć nowe zajęcie, które będzie dawało im satysfakcję. Jako Akademia chcemy wkrótce ruszyć z fundacją, która będzie miała na celu wspieranie dzieci niepełnosprawnych, dzieci z domów dziecka oraz biedne dzieci, które trenują w naszych grupach.
więc myślę, że taka pomoc będzie czymś bardzo wartościowym i czymś też w sumie takim ważniejszym nawet niż sam aspekt tego szkolenia, prawda? Bo są obok tego wszystkiego też inne bardzo ważne rzeczy. Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji, jestem szczęśliwym człowiekiem, poznaję wielu dzieciaków, każde dziecko ma swój charakter, swoją osobowość, mam fajne skojarzenia, wspomnienia, jeździmy na obozy, super się bawimy, więc tak naprawdę uważam, że robię to, co kocham i naprawdę jest to dla mnie coś wspaniałego.